Hej, witam was serdecznie w Minecraftowym świecie. A o czym odcinek? Zaraz się dowiecie. Z tej strony Benek. Hej ho, witam was serdecznie. Minecraftcik przed nami. I co zrobimy? Dzisiaj zrobimy znowu akcję wycieczka. Dlatego, że jestem naprawdę mega zdesperowany, żeby zamknęło się. Żeby, moi kochani, nareszcie zdobyć te oceaniczne rzeczy. Zastanawiałem się, dlaczego właśnie tutaj często pada deszcz. Tam jest tak dosyć pochmurno, jakoś tak mgliście. A to z tego względu naczytałem się na ten temat trochę i to dlatego, że charakterystyka biomu jest taka, że akurat tutaj się stykają dwa biomy i na jednym występują opady, natomiast na sawannie niestety nie. Więc szczęśliwy jestem z tego tytułu, że u mnie po prostu padało nie będzie. Ciekawe, jak te buraki tam rosną. Ha. I ta marchew. Dobra, płynę. Płynę, bo przypomniało mi się, że gdzieś tam kiedyś, kurczę, płynąc w tamtym kierunku, cześć delfinek, udało nam się spotkać ciepły biom. Taki oceaniczny, to było dawno, dawno temu. W którychś z pierwszych odcinków nawet, jeśli dobrze pamiętam, przepraszam. Dzisiaj wtorek, tak więc jeszcze tylko środa, czwartek, piątek i weekendzik. Ha, ha, ha. Dobra, płyniemy, płyniemy. Nie zwracajmy uwagi na popiskiwania delfinów, bo jeszcze nas gdzieś na manowce sprowadzą i dopiero będzie. Pewnie chcą nas do tej złej świątyni zaprowadzić, tam gdzie są te ryby, strażnicy. Czy ja dobrze robię? Pewnie, że dobrze. O. Bo z tego, co ja wiem... O, oj, 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 tutaj byłaby śmierć na miejscu, niestety. Ale ja... O... ale ja chcę, moi kochani... Dobra, popływałem trochę tą łódką, ale jakoś super rezultatów z tego tytułu nie widzę. Czy tam jest lawa, czy tam jest... Dobra, pójdźmy. Czy tu jest lawa? Of course, tu jest lawa. Mr. Lava. Dobra. Ja to zrobię w taki sposób. Popłynę sobie tutaj, tędy. No ten ocean, który tutaj w tym momencie mijam. Widzę, że same wodorosty, tylko nic poza tym. Ale dobra, dobra. Płyniemy. Żeby się... przekonać, czy rzeczywiście gdzieś w tamtym kierunku może istnieć coś takiego jak te koralowce, no. Mam jedwabny dotyk, więc postaram się zbierać tego, ile tylko można. No bo ja mam naprawdę nikczemne plany, co tam do tego miejsca, w którym mieszkam. Rozwalaj łódeczkę, gościu. I śmigusiasiaj. Szkoda, że zachodzi słońce akurat od tej porze, bo na tą chwilę jakoś nie bardzo mi to pasuje. W tamtym kierunku jest mój domek, nie? Bo tu widzę to wzgórze takie, z którym graniczy... Oj, niedobrze, dobrze to. Oj, niedobrze, niedobrze. Trzeba iść troszeczkę inaczej. Czej, kurczę, ja zawsze się martwię o to, że gdzieś będzie piasek. Ciekaw jestem, ja nigdy nie miałem sytuacji, w której
spadłbym w taki sposób gdzieś na dół, ale jeśli byłby na przykład o jeden blok piasku, a pod nim nie byłoby nic i on by tak się, on po prostu tak by lewitował, tak był stworzony w świecie, to ciekaw jestem, czy stojąc na nim spadłbym na dół. Oh yeah. Czy to jest wioszka? No to pójdźmy tam do niej. Kurczę, muszę tak sobie jakoś przestawić. Mam okno delikatnie odsłonięte. Czy ja nie idę w kółko? No dobra, ja wiem, że tu jesteś. Ja wiem, że ty. Aj, dobra. Jak ty mnie, gościu, denerwujesz, kuźwa, nie dość, że dopiero się noc zaczęła, już mnie wkurzają. Zaraz wyjdzie na to, że miał 100 tysięcy mięsa potwora i 14 oczu pająka i sieci i proch i w ogóle, nie? Aha. Czy to jest ta wioska? Tu jest mój dom. Nie wiem, dlaczego go nie widać. Nie wiem, dlaczego nie wygenerowało mi tego terenu. Ale tu jest mój dom. A to jest moja wiocha, którą już odkryłem wcześniej. I jeśli się nie mylę, to za tą wioską powinienem... Cześć, konik. Tak czy nie? Dobra, wypadł. Nie denerwuj. O, tu jest sporo tych koników. Dobra. Tak? Chyba tak. To z tych pierwszych odcinków to jest miejscówka. Ja sobie pójdę. Tutaj pozwólcie, że sobie jeszcze troszeczkę nagromadzę punktów doświadczenia. Żeby wrócić z wyprawy, mieć 33 poziom, nie? Nie może boli. Jak jestem na pustyni, to mogę z tego skorzystać. Aj, ty kurcze! No, nara. I patrz teraz na to. Nara. Chodźcie do mnie, come on. Czy ty mnie czymś zaraziłeś, gościu? A, głodem, tak? A, rzeczywiście, mam zielone mięska. To jakaś pustynna... Jakieś pustynne choróbsko, czy co? Labę tu macie, przynajmniej trochę jasno w nocy. No nie, no zapomniałem, że jeszcze te idiotyczne stwory, a łóżka przy sobie nie mam. A ja wam coś z mory powiem, leję na was, biegnę szybko do wioski się wyspać, bo normalnie dostanę teraz szewskiej pasji, nie? One tak naprawdę nie robią mi jakoś specjalnie krzywdy, z tego co widzicie. No dobra, do widzenia, panie creeperze. Panie creeperu! O, endermanek! Hi! O, już idzie. O, co ty takiego klocusia trzymasz w ręku? Pająk, ja ci coś powiem. O kurcze. Niebezpiecznie się robi. Ale natychmiast dostałem 31 poziom. Jest, jest enderperła. Pięknie. Opłaciło się z gościem powalczyć. Łóżko. A łóżko, to jest jakaś kuźnia albo coś w tym stylu. Łóżko, proszę. Bo ja szlajać się po nocy nie znoszę. Jakoś chyba nie bardzo są gościnni tutaj. No, jest. Najpierw jedzonko.
Nie mówiłem kości, oczy pająka. No, no wskakuj serduszko, dobra. Śpimy. No. I to jest właśnie początek dnia. O, żeby pan... Ja nie chcę konika zabić. No, pięknie. O, ale to miałem właśnie w planach. Świetna sytuacja, ponieważ w tym momencie rozpoczął się dzień, zanim dotrzemy do kolejnej części oceanu. Nadejdzie zmrok, a o zmroku będzie widać pod wodą wszystko jak na dłoni, jeśli trafimy na rafę, oczywiście nie. Mam wielką, ogromną nadzieję, że tak się stanie. Kaktusy. Oczywiście wtorek, jakby nie było, do roboty trzeba iść. Do pracy niech będzie. Nie chce się. Oczywiście, że się nie chce. Wolałbym posiedzieć przy was, nagrać coś jeszcze. No ale... No mus. Taki mus, niestety. Pieniądze się same nie zarobią. Dobrze, idziemy. No a później... Bliziutko święta, jakieś zakupy trzeba by porobić, kurczę, prezenty jakieś. Sporo, sporo jeszcze rzeczy w tym miesiącu się wydarzy. A co u was, jak się czujecie? Wszystko w porządku? Jakieś prezenty planujecie? Rodzinne święta? Tak to zazwyczaj bywa. To mnie zawsze ciekawią takie pustynne jaskinie. O, właśnie o takim czymś mówię. A to jest stosunkowo nisko, blisko, znaczy no w zasadzie nisko, więc mogę... O! Spoko! Czyli nie grozi, ale ja wam coś pokażę. Pewnie to grozi, o. O! O, właśnie o to mi chodziło. O, właśnie o to mi chodziło. Że uderzy się jedno... A reszta się zwali razem z tą pierwszą. Gdzie ja jestem? Gdzie? O, tam jest ta charakterystyczna góra. Oczywiście to chyba druga piramida, na którą trafiłem w Minecrafcie. O, dokładnie tam już widzę w środku pochodnie, czyli byliśmy, odkryliśmy. Łódeczka, pyk! I płyniemy! Moi kochani, płyniemy! Ale tu płytko. No ja jestem pewien, że to gdzieś... To gdzieś było tutaj mniej więcej, no. Może się poszczęści, może się uda, może rzeczywiście... Bo to była chyba w zasadzie druga albo trzecia wioska, jaką mi się udało wyharatać na tym no nawet nie serwerze, na tym single player. No cóż. Nie wiem, czy teraz mam się udać tu przez ląd, czy może popłynąć w tym kierunku. No nie wiem, nie wiem. A spróbuję jeszcze tutaj przejść po lądzie kawałeczek i zobaczę, czy gdzieś później będzie ocean. Coś cały czas mi świta, że właśnie tak było. No i tak w koło Macieju. Wyprawa wyprawą. Później trzeba będzie wrócić. Trzeba będzie pewnie udać się na jakieś wykopaliska, bo tak jak mówiłem, 16 diamentów mam, a widzę, że mieczyk już nie bardzo się prezentuje. Ale pyszne ryby, pyszne.
Co to dorsz? Pieczony dorsz. Rules. Oko pająka. Oko pająka, mrówka i stonka. Proszę. Nie mamy przepis na... Nie wiem na co. Na bombę, na czarownicę. Ileż można tu pływać? Ty, jasne, że tu byłem. Popatrzcie, jaki numer, kurczę, no. No i utopiec, już mnie zauważyłeś. Czy to drzewo traci liście? Czy ja tam... Tak, traci liście, ale to dziwne. Dawno temu byłem. Coś tu zrobiłem, ale... No... Nie podoba mi się to. Tutaj mamy znowu jakiś ląd. Ja nie chcę na niego schodzić za bardzo. Jestem już, jestem. Wybaczcie, moi drodzy, miałem telefon. Ważny. Co my tu mieli? Aha. No dobra. Na ląd na pewno nie będę wyłaził, bo po co? Ja bym wolał tutaj, kurczę, coś poszperać. Gdzieś coś poszukać. Nie wiem, no ja chyba opłynę po prostu ten ląd cały i na tyle. O kurczę. Tam na dnie coś świeci, widzicie? O. Tak przypadkiem? O, i tam delfin. Tu coś, kurczę, skrywają te wody. Że ten delfinek tak ochoczo tej skacze. Co my tu mamy? Ej, statek zatopiony. Zatopiony statek, la 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 la, piraci tu gdzieś byli. Ci z Karaibów pewnie. Ja, latarnie są. O kurczę, tam jest głęboko. Ja chyba tego... Dawaj, dawaj, dawaj. A nie, to jedwabny dotyk muszę mieć. Kurde. No, już tam utopiec pływa, nie? No bo... No bo po co? Jedwabny dotyk. Wiem, gościu, że ty jesteś tutaj po to, żeby mi przeszkadzać. Naturalna sytuacja się wytworzyła. Ale ja mam cię głęboko w pupciunci. Przyszedłem ograbić. Przyszedłem ograbić twoją wiochę. Twoją miejscówkę. No, już kurde miałem na wykończeniu bąbelki. Bąbelki bąbelkowate. Czy tu są jakieś skrzynki? Ja bym tak mógł do ręki wziąć, nie? Taką tą lampę. No, pochodnie to trochę głupio tak pod wodą trzymać w ręce, nie? Jakby nie było. O, już, 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 już. Już, kurczę, już. Ten tu mnie facio niepokoi. Popłynę sobie jeszcze tam kawałeczek. O! Coś będzie jeszcze? Oj, nie, 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 nie ciągnij mnie tam na dno. Ej, kurczę. Kurczę, kurczę, czuję w łydce skurcze. Dobra. Trzeba będzie jeszcze zaatakować tutaj tą miejscóweczkę. Zombiaczek strasznie się cieszy, że ja nadpływam, ale... Dobra, może w ten sposób? Nie ma tu żadnej skrzynki. A jest! Okej. Okay. Kamienna siekierka, mapa do skarbu. Thank you very much. Dobra! Do góry! No, powiem wam szczerze...
Nie przywykłem do takich sytuacji, nie podoba mi się to. Ja jeszcze zagarnę na pewno tą drugą lampę. No, serduszka, odnawiajcie mi się. To jest jeszcze statek do... Mapa do ukrytego skarbu, no proszę. Ciekawe, czy ją... No i ekstra. Takie przygody to ja lubię. Cześć, Szczupak. Szczupak. Tutaj są w statku trzy skrzynie. Jest tu głęboko. W statku nie zawsze jest tak, jakby człowiek, kurczę, sobie to wyobrażał, bo tam są zawiłe korytarze i tak dalej. Można się, że tak powiem, zatracić. Lepiej, jak on jest po prostu gdzieś przy lądzie. A ja pójdę zerknąć sobie, co tutaj słychać. Są wodorosty, ale ciepłych wód jak na razie nie bardzo. Zbliża się wieczór. Nie wiem, czy ja mam na ten wieczór czekać. Bo w zasadzie to mógłbym już spróbować poszukać skrzynek w tym statku, nie? No wskocz mi na tą łódkę, gościu, no proszę cię. Powiem wam, to jest ryzykowne, bardzo ryzykowne. Ja bez oddychania pod wodą... Jest, widzę skrzynkę. Podejrzana potrawka? Ale numer! Udało mi się. Trujący ziemniak. Papier to sobie możemy... 7 trujących ziemniaków. Pozostałe chyba po prostu zostawię. Gdzie może być second part? Second box? Nie wiem. Ja w każdym razie, jak cholera, boję się to penetrować. Tutaj, kurczę, nic nie widać. Ja... Chyba komora powietrzna tworzy się przy otwarciu drzwi, co? Do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. To nie dla mnie. Ja to może kiedyś przypłynę jeszcze, ale... To zdecydowanie nie jest dla mnie. A, jest, widzę skrzynkę. I tu właśnie można pod taką półpłytkę gdzieś niechcący się wtarabanić i dopiero jest kłopot taki, że... Dobra, weź, chłopie, powietrze jeszcze trochę. Wow! Przepraszam za ten okrzyk, ale... Dobra, do góry. Ale mam 9 szmaragdów za jednym zamachem. Nie mogę. Muszę sprawdzić tą mapkę skarbów jeszcze. Ja tej czwartej, trzeciej skrzynki nie szukam, moi kochani. Ja się boję tutaj o słabą relację. Dobra, świerkowa płyta mi niepotrzebna. Mapa skarbu jak najbardziej. Aha! Czyli...
czeka nas przygoda. Nie wiem, czy jeszcze na tym odcinku, ale no nie, no wpadły mi te płytki, nie? Kurczę, wyjazd. To i to też nie jest mi potrzebne. Blok trawy również nie jest mi potrzebny. Ja chcę pływać, ja chcę trafić na... na koralowce, no błagam. Czy trafię? Tam w oddali jakieś góry majaczą, z tego co widzę. A tam co majaczy? Majak majaczący, a tam jest wiocha. Tam jest wioska. Tam jest wioska, a we wiosce kuranioska. Nie, tutaj się zaczyna jakaś już... Nie, no... Tak, ja tamtą wioskę odkryłem, spoglądając w tamtym kierunku właśnie. Wtedy, kiedy tam byłem przy tym takim drzewie. No ale dobra. Ja popłynę może tak. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, gdzie są koralowce. Błagam. Pokażcie mi w końcu koralowce. Pokażcie się, no. Zniosę kiedyś jajo normalnie, ale słońce mi świeci, kurczę, prawie nic nie widzę. Jeszcze jest taka noc, to odbija mi się tutaj, kurczę, w monitorze. Moja jasna, oświetlona słońcem dłoń. Teraz to już, kurczę, naprawdę... całkowicie zgłupiałem. No, to jest ta wysepka śmieszna. Dobra, ryzyk fizyk. Ja tu sobie wskoczę. Kurczę, naprawdę nic nie widzę na tym monitorze. Nie chce mi się wstawać i przerywać nagrywki i zasłaniać tamtego okna. Pójdę troszeczkę szybciej. Włącz silnik motorowy. To jest las brzozowy. Nic nam po lesie brzozowym. Lepiej to będzie jak... Kurczę, no... Wkurza mnie to słońce. A, zapomniałem, że zombiaki. Wiecie, że dynie... rzadko można spotkać? Rosnące? Ja pierdzielę, ludzie święci, dajcie mi spokój, proszę. Proszę was. Dynie rosnące. Tu się dzieje. A tutaj mamy biom słonecznikowy. Czy mamy słoneczniki? Ja nie wiem, czy mamy słoneczniki. Już mamy. One tu się będą generowały. Nie, nie, ja po prostu chyba rezygnuję.
z tej szukaniny, bo dostanę teraz szewskiej pasji. Naprawdę, nosi mnie. No, nie, no ja muszę wstać, wybaczcie. Muszę wstać i kurde zasłonić to okno, bo trafi mnie zaraz. Nic nie pomogło, niestety. Bo to wpada przez to mniejsze okienko. Wybaczcie. Oczywiście zadowolony jestem z tego, że słońce świeci, że pogoda dopisuje. Fantastyczna sytuacja. Tylko, że nie w tym momencie. Kurde. Ja naprawdę kompletnie nic nie widzę. Aj, wyciągnij chłopie łódeczkę. Ty masz tutaj tych pierdół przy sobie znowu. Płyń, płyń. Nie, mam naprawdę, odechciało mi się grać przez to słońce. No, wybaczcie, ja przerywam. Spotkamy się za jakiś czas, jak tylko przestanie mi świecić prosto w okno. No, słoneczko już trochę zleżało. Zmieniło swoje położenie i kurczę, nareszcie nie świeci mi mega po ekranie. Ej, dobra, płyniemy, no popłyńmy gdzieś, zróbmy coś. Z tego co widzę po nagranych filmikach, brakuje mi dosłownie kilku minut. Więc po prostu wypłyńmy w ocean, no bo już straciłem kompletnie straciłem nadzieję na to, że cokolwiek uda mi się znaleźć. Zresztą sam ocean. Ciepłe wody nie są wcale takie łatwe do znalezienia. Zresztą, kiedyś próbując znaleźć się na takim oceanie, włączałem co chwilę nowe ziarno, żeby mieć możliwość pojawić się, moi kochani, gdzieś na wyspie, na przykład na środku oceanu. Udało mi się takie ziarno znaleźć. Nie wiem, czy kiedyś wspominałem tutaj na moim kanale na ten temat. Bo wtedy pomyślałem sobie, że to będzie rzeczywiście taki stranded i tak rzeczywiście taki opuszczony, gdzieś jakiś rozbitek. No i fajnie było. Rozgrywka też była całkiem sympatyczna. Całkiem inna niż tutaj, bo byłem na jednej pojedynczej wyspie wokół mnie. Było też kilka wysepek. Oczywiście na swojej nie miałem drewna. Trzeba było płynąć w pław najpierw, bo wiadomo, łódki nie można było zrobić. Trzeba było płynąć w pław do drugiej wyspy, na tej drugiej wyspie zaopatrzyć się w drewno, zbudować pierwszy stół craftingowy, zbudować sobie właśnie wtedy łódeczkę i Rafa! Rafa koralowa! Dlaczego tak głęboko? Ja. A w tamtym kierunku już nie? Tu jest taka mała rafka. A może jakaś płcizna? Patrzcie. Wiedziałem, że gdzieś w tych okolicach kurczę coś było. Ja tu chyba już kiedyś pływałem. Tylko jeszcze wtedy jedwabnego dotyku nie miałem. Ale czat. Ale czat. Patrzcie, jak blisko. Wiecie co? Następny odcinek rozpocznie się. Już wiecie od czego, nie? Następny odcinek rozpocznie się od kolekcjonowania wodorostów wszelkiego rodzaju. Koralowców. Ale jestem. Kurczę, no wiecie co? Ach. Przed chwilą taki zrezygnowany, a tu nagle proszę, no, w czepku urodzony. W czepku urodzony. Zaskoczyłem sam siebie normalnie. A gra mnie tak zaskoczyła, że już nie powiem. Super. Są niebieskie, są czerwone. Ciekawe, czy koralowce się później, takie rafy się same budują z czasem. Ciekaw jestem. Wiecie co?
A jak ta mapa wygląda, którą zdobyłem? O! Też gdzieś w miarę. Przez chwileczkę przepłynąłem obok tego, bo widzę, że na górze jest. Chociaż. Musiałbym płynąć. Jak jest kropka na północnym wschodzie, to musiałbym płynąć na południowy zachód. Na południowy zachód. Facing west, zachód. Facing south. West, south. W tamtym kierunku. O kurczę, co ja robię, no? Zamotany jestem. Siadaj do tej łódki. No, rzeczywiście. Czy ja mam zgubić tą rafę? Nie, no chyba tym razem to już nie zgubię, co? Jasne, zbliżamy się szybko. Dobra, to w tym odcineczku jeszcze uda się zdobyć skarb. No pewnie, że się uda. W tym odcineczku uda nam się zdobyć jeszcze skarb. Tylko na pewno ja będę musiał. Aha. Przy tej wyspie wyjść na ląd, a z tej wyspy. Dobra. Dobra, dobra. Pyk. Wysiadamy. I później będziemy trzeba płynąć w kierunku tamtej malutkiej wysepeczki. Ale dobra. No to lecimy. Te wody śródlądowe coś są takie błękitne, ślicznie to wygląda. Panie kolego, zostawiłeś łódeczkę i czeka cię jeszcze zdobycie skarbu. O, o, o. Mamy takie śródlądowe jeziorko. No i gdzieś ten skarb jest dokładnie pod nami. Oj, przydałaby się łopata, nie? Ani drewna nie mamy, ani nic. Ja jestem naprawdę niesamowity. Ale dobra. Siekierka pomoże. No, póki co siekierka, nie? Ja już myślałem, że. Zacząłem stukać w jakieś drewno. Dobra. Kill off. Który to już będzie skarb? Ile już tych skarbów na odcinku było? Nie pamiętam, ile mam tych pereł oceanicznych. Tych skarbów. Trzy albo dwie, nie wiem. No, pokażcie tą mapę, pokażcie. Jestem ewidentnie gdzieś mniej więcej na środku. I teraz powiedzcie mi, czy skrzynka, bo ja znowu zapomniałem, z racji tego, że tych skarbów się nie zbyt wielu nie wydobywa. To po prostu wypadło mi znowu z głowy, czy kurczę taki skarb jest koniecznie umiejscowiony w piachu. Czy on może być w skale? No wydaje mi się, że w piachu, jak to skarb, nie? No kto by tam. Mimo wszystko nie ma. No ja nie wiem, nie wiem. No pomóżcie.
Czułem to, że woda się wleje. To było pewne. Niech się wlewa, zaraz ją zamkniemy. No, trochę kłopotu jest. Znowu, kurczę, nawalone mam. No, przełóż mi to! Wrzucił pająka. No, kurczę. Ależ ten odcinek się kończy i kończy się i kończy i skończyć się, kurczę, nie może. Ile mam tego jeszcze tutaj, kurde, rozkopać? Niedobrze mogło być gdzieś tam, nie? Ale mi cofnęło. Dobry był, kurczę, lag. Lag, 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 lag. Tak, a zaraz przyjdzie noc. A ja jak nie miałem, tak nie mam skarbu. Dobra, gościu, wypłyń trochę wyżej. Zamknij tą wodę. Pokop trochę tutaj. Bo może to są dosłownie... Bo to może metr tylko w tą stronę. I się okaże, że będzie skarb. Jak to wygląda? Cofamy się. Idziemy, 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 idziemy. Idziemy, idziemy. No kurczę, mówię, że gdzieś tutaj musi być, no. Nie, no takich problemów to jeszcze w życiu nie miałem ze skarbem. A, jaka mota. Straciłem normalnie wenę. Wiecie co? Chyba zakończę ten odcinek po prostu. Tak bez łopaty zresztą to też, kurczę. Lipton trochę. Ale żeby aż tak... Słyszę cię, zombior. No nie. Gdzie ty jesteś, chłopie? No. Oj, kurczę, widzicie, znalazłem ten. Ukochane koralowce. Ale wyszło na to, że nie mogę dać sobie rady ze znalezieniem skarbu. Więc po prostu, a czasu też już nie mam za bardzo, jeśli chcę jeszcze zamieścić dzisiejszy odcinek, a muszę go jeszcze zremasterować, poukładać chwilę, bo były przecięcia, no to wygląda na to, że mogę nie zdążyć przed pójściem do pracy. Już jest południe. No. Moi kochani, tym sposobem kończę. Do usłyszenia, żegnam was, a następny odcinek rozpoczynamy od szukania skarbu.